Przy ocenie stanu cięgien nośnych urządzenie oczywiście musi w te cięgna nośne być wyposażone. Mamy tu na myśli przede wszystkim łańcuchy. W tym urządzeniu, które mamy za sobą, jest to wózek ze zmiennym wysięgiem, tak zwany teleskopowy. Nie jest on rzeczywiście wysuwany na żadnych cięgnach nośnych, a na siłowniku. Wobec tego w tym przypadku na egzaminie również to pytanie zostanie całkowicie ominięte. Aczkolwiek warto tutaj dodać, że jeżeli mielibyście taki wózek z cięgnami nośnymi, czyli z tymi łańcuchami, to warto zapamiętać sobie jedną normę przy ocenie stanu technicznego łańcucha. Maksymalne rozciągnięcie, wydłużenie tego łańcucha jest to 3% wartości nominalnej. Mam tu na myśli łańcuch tak zwany płytkowy, natomiast jeżeli byłby to łańcuch rolkowy, to maksymalne rozciągnięcie łańcucha wynosi 2% wartości nominalnej. Oczywiście w celu zaprezentowania tego pytania egzaminacyjnego na końcu tego mojego pytania pojawi się materiał z wózka niespecjalizowanego, tak żebyście zobaczyli ocenę stanu cięgna nośnego. Natomiast na naszym egzaminie przy tej kategorii to pytanie zostaje ominięte. Także zapraszam Cię do kontynuacji materiału do oceny stanu cięgna nośnego w wózku niespecjalizowanym podnośnikowym. Ocena stanu cięgien nośnych to inaczej ocena stanu łańcucha. Kwestia, ile oczywiście tych cięgien nośnych mamy w urządzeniu, tyle powinniśmy ocenić. Natomiast przy ocenie stanu cięgien nośnych będziemy mieć jedną normę do podania. Jest to maksymalne rozciągnięcie łańcucha i w tym przypadku warto dopowiedzieć, że tak naprawdę łańcuch nam się nie rozciąga, a tak naprawdę sworznie, które mocują konkretną płytkę, nam się po prostu wycierają. Wobec tego wytarcie tych sworzni mocujących powoduje potencjalne rzeczywiście rozciągnięcie łańcucha. Jeżeli chodzi o procentowe rozciągnięcie łańcucha, to według normy łańcuch płytkowy, czyli taki, który nam występuje tutaj na urządzeniu, może się maksymalnie rozciągnąć 3% wartości jego długości. Podkreślam 3%. I w tym przypadku również nie dokonujemy pomiarów rozciągnięcia tego łańcucha, tylko omawiamy i mówimy tą normę. Następnie będziemy musieli ocenić oczywiście stan techniczny tych cięgien nośnych, czyli pokazać na wszystkich, w tym przypadku czterech łańcuchach, weryfikując, czy nie ma zerwanej żadnej płytki oczywiście, czy łańcuch jest prawidłowo zamontowany, czy nie ma jakichś innych uszkodzeń mechanicznych, czy biegnie on prawidłowo po rolkach prowadzących, czy ewentualnie jest dobrze nasmarowany. No bo smarowanie jest dość istotnym oczywiście elementem, ale to powinien robić oczywiście nasz konserwator. No i w tym przypadku też warto zapoznać się z instrukcją, czy ten obsługujący jest do tego dopuszczony, czy nie. Natomiast w większości przypadków to konserwator zajmuje się właśnie takimi sprawami. Podejdźmy sobie do wózka. Zwróćmy uwagę, że będziemy mieć tutaj cztery cięgna nośne. Będzie jedno cięgno nośne, czyli jeden łańcuch, drugi łańcuch, trzeci łańcuch i czwarty łańcuch tutaj. Wizualnie ocenimy całą długość łańcucha na egzaminie, wszystkich łańcuchów, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Czyli ja tylko wizualnie weryfikuję, czy nie ma żadnych odkształceń, czy nie ma żadnych pękniętych płytek, czy nie ma żadnych sworzni wysuniętych z mocowania. Patrzę sobie, czy idzie prawidłowo po rolkach prowadzących, czy czegoś nam czasem nie uszkadza, oraz weryfikuję również mocowanie łańcucha, na przykład w takich miejscach jak tutaj. Wszystkie cztery łańcuchy mają elementy mocujące. Ponadto każdy łańcuch będzie posiadał również taki element służący do napinania, który bardzo ładnie widoczny jest tutaj z boku tego urządzenia. Natomiast to ten napinacz będzie służył przede wszystkim do napinania łańcucha poprzez konserwatora, a nie nas, czyli operatora. Więc jeżeli my zobaczymy sobie, że jakiś łańcuch jest zbyt luźny, no to wtedy oczywiście musimy zaprzestać pracy, zabezpieczyć urządzenie, poinformować przełożonego, poinformować również ewentualnie konserwatora po to, żeby to urządzenie zostało przywrócone do stanu użyteczności. Oceniając właśnie w ten sposób i wymieniając tą jedną najważniejszą normę, czyli rozciągnięcie łańcucha 3% wartości nominalnej w wózku, który posiada łańcuch płytkowy, mamy pytanie zaliczone. Ja tylko dodam jeszcze, że jeżeli byście mieli łańcuch, który jest rolkowy, to tam maksymalne wytarcie, które jest spowodowane poprzez elementy mocujące, może spowodować rozciągnięcie łańcucha do 2%. My na naszym wózku mamy 3% wartości nominalnej. W ten sposób mamy pytanie zaliczone poprawnie.